Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Pogoda nie rozpieszcza, 5 stopni, umyłem gruza. 8 października, tak, 8 października dzisiaj. Słuchaj, zapomniałem, że mam... Dostałem od Politopa pasty bolerskie. Mam dwie tnąd... A nie, przepraszam. Wow, tu jest jakaś różnica, kurczę. Jest różnica, o. Tu jest 2000 Ultimate Cut, a tu 3000. I teraz, czyli maksymalne cięcie i takie łagodniejsze cięcie. No zobaczymy, o kurczę. Nie mam pojęcia. Teraz, kurczę, dopiero mi wpadło do głowy, że mam te pasty. I tu mam finiszówkę. Od czego zacznę? No, zacznę na pewno od tej pasty mniej tnącej, powiedzmy. Zobaczymy. Tak wygląda, jakby... Kurczę, no ta to była hardcorem. Co jest fajne, napisane, że to są pasty bez silikonu. Także fajna sprawa. Dobrze mówię? Gdzie to było? Łatwa, tak, te sprawy tutaj. No tak. Wolne od silikonu, czyli nie powinny być tłuste, nie powinny zostawiać po sobie grubego filmu, powinny być łatwe w wymyciu. I mam nadzieję, że fantastycznie kurczę tną i fantastycznie wykańczają, bo chcę zrobić szybko ten panel i położyć powłokę od... Za tydzień co będziesz widział? Dostałem od... od Tenziego jakąś powłokę. Będę chciał położyć na ten panel. No to co? Biorę maszynę, sprawdzone futra. Tu już nie będę kombinował. Lake Country i Evoxy, futerko, maszynen. Zakładam GoPro i lecimy z tematem. Oczywiście najpierw będę chciał ci pokazać rysy, jak mi się udało. Tylko nie wiem, czy w aparacie. Może w aparacie, może się udać. Okej, słuchaj. Pierwsza pasta. Ta, która niby jest mniej agresywna. Zobaczymy, o co kaman. Ma być bez silikonu. Bardzo jestem ciekawy. Mikrofibra Evoxy. Naprawdę polubiłem się z tą mikrofibrą. Coś pięknego. No niestety dawkowanie tutaj, mogłem sobie to na coś przerzucić. No nic. Zrobimy tak. Pyk i będziemy tak. Tak nie fajnie dawkować. Raz. Oj. Dwa. I trzy. Dobra. Ależ to będzie karkołomne. Mogą sobie to przełożyć na jakieś, do jakiegoś pojemniczka. Takie bąble. I wlatujemy. Tutaj jedyneczka. Kabel do mnie. Może być tak, że przegiąłem z ilością. Tak zaatakuję tutaj. No. Dwójeczka, rozprowadzenie. Dobra, i lecimy. Załapało wody, słuchaj, i w ogóle nie flapnęło. Zajebiście. Oj. Nie ta ręka, słuchaj. Nie ta ręka. Oj, no dobra. Ta ręka. 2,5. Jak się prowadzi? Widzę taki cały czas film tej pasty. Nigdzie nie ucieka. Coś pięknego. Mam nadzieję, że cięcie również jest fantastyczne.
Oczywiście wyznacznikiem do tej pasty będzie pasta od szwagra cuttingowa, która jest mistrzem. I dwójeczka. I lecimy. O, muszę usiąść inaczej. O. Wybacz. Tu muszę powtórzyć. Jest to tak, jakbym ją już wypracował. Nie widzę jej w ogóle. Widzę tylko na rantach. Tak, tak jakbym ją, kurde, wypracował. No, ale cały czas jest tak przyjemnie miękko, słuchaj, naprawdę. Jakbym cały czas pracował pastą, pomimo że jej nie widać. Muszę sobie lampy postawić na glebie, żeby widzieć dokładnie układanie się pasty, bo myślałem, że będę, kurde, siedział na krzesełku, ale stwierdziłem, że położę sobie materac. Wolniej. Nie śpiesz się, dziadzia. Ależ to Evoxy futro jest zajebiste, naprawdę. Łop, wróć. Delikatnie do dołu. Nie mogę jej obniżyć, kurczę, za nisko już. Dobra, wróć. Nie miałem możliwości manewru. Słuchaj, tak, jest taki minimalny film. Jak na pierwszy strzał takie prowadzenie, coś pięknego, masełko, tak jak szwagra, też, znaczy, tak się układa, miękko, zero, chlapnięcia, pomimo że mi gdzieś tu wodę złapało, perfekcyjnie, zajebiście, mam nadzieję, że tak samo się będzie wymywać. Słuchaj, ja zmienię sobie tylko oświetlenie, lampę sobie postawię na glebę, bo słabo widzę. Słuchaj, teraz od razu zdecydowanie lepiej. Co ja tu widzę? O, teraz będzie widać. Widzisz film? Idealnie, co? No. O, panie, ja czuję, że wymywanie tej pasty to będzie, kurczę, pikuś. Naprawdę pikuś. No zobaczmy. Weźmy mikrofibrę. Standardowo K2. Świeżutki, tamten się już skończył. Okej. Okay. Ale najpierw na sucho. Kurde, dziadzia, głupi ty. Chcę zobaczyć, jak to będzie się zbierać. Wiesz co, na krawędziach minimalny opór jest, tam gdzie kończyło się futro. Tak, trzeba użyć siły, ale tu gdzie pracowałem w pełni futrem, na całej płaszczyźnie, jest rewelacyjnie. Tak, tu nie ma problemu. Jeszcze tutaj jest. Zaraz sprawdzę. No jest dobrze, jest ok. Tak, zbiera się przyjemnie. Dobra, tu mokre. I teraz jedziemy z płynem inspekcyjnym. Powietrze, szalone powietrze. Kurczę, na wariata to wszystko robię, tak naprawdę. No, K2 powoli odparowuje. Trzeba będzie przeskoczyć, kurczę, na zmywać silikonu. Tak, idę pozmywać silikonu. Niestety, słuchaj, temperatury są bezlitosne. Nie wybaczają takich manewrów. Ze zmywaczem to będzie raz, dwa, trzy. Pstryk. I już. I tu powinno nam znikać w oczach. Ha! Uwielbiam zmywać silikonu. Rewelacja. No, słuchaj, w lampach wygląda to, zaraz ci powiem, bardzo zajebiście. W lampach wygląda to fantastycznie. Biorę aparat
I postaram ci się pokazać różnicę najpierw w lampach, a później w lampie inspekcyjnej. Dobrze, słuchaj, no ta to jest masakra, naprawdę. Cięcie tutaj, jakość cięcia jest konkretna. Teraz wyczyszczę sobie pada. Wyczyszczę sobie pada z tej pasty i wezmę tą, która prawdopodobnie chyba jest mocniejsza. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, co jest grane z tą. Biorę furmankę. Okej. Okay. Nie lubię tak na wariata, kurde, bo to tak wszystko jest. Widzisz, co jest grane. Wszystko jest tak, no nie po mojemu, ale nic. No czas to pieniądz. Okej. I zabieram się za tę pastę. Tiriri, tą mamy. Teraz ta mnie interesuje. Okej. Ale tu zrobię inny myk. Pójdę po nożyczkę. Od razu sobie tak nie zrobiłem. I natnę tylko tutaj rożek. Tak. Pyk. O. I zapakuję sobie. Malusio. Tak idealnie. Raz. O, malusio. Ale malusio. Dwa. Ale po żydowsku tak trochę. Okej. Okej. Dobra. I stawiam tu, żeby siła grawitacji zabrała mi ją z powrotem do środka. Dobra, ta mikrofibra to jest brudas. Jedna mi spadła, co mnie szlak trafił. Słuchaj, teraz tak. Już ci mówię, gdzie kończyłem. To jest tak, tu holsik, 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 holsik. O, stąd mam już, zaczyna mi się taki bałaganik. Stąd. Czyli stąd zaczynam i postaram się zrobić taki, a może uda się cały kawałek nawet na tej wysokości. Zobaczymy. Ciekawy jestem bardzo. Przesunę trochę stoliczek. Okej. O, siadamy. Nogę. O, taki kawałeczek. Trochę dużo, kurczę. No nic, zrobimy mniejszy, bo to taki kawał będzie mało komfortowo. I standardowo, jedyneczka. No obłędnie się te pasty prowadzą, naprawdę. Kurde, takie masełko. Takie śliskie. W ogóle miazga. No dobra. Dwójka i lecimy. Tak samo będę prowadził jak tamtą. Tyle samo przejazdów. Widziałeś, wystarczy, że tylko w dół dałem, od razu inaczej się prowadzi. Niestety miniak jest niski i tu mam mały dyskomfort, bo kabel już mi haczy o glebę. Trochę wyżej. Trójeczka i lecimy. Wróć. Stąd lecimy. O, trochę mi chlapnęło. Za dużo pasty. Tak, tutaj zdecydowanie przegiąłem z ilością. Minimalnie, widzisz? Poszło w pioch. Teraz trzeba będzie to wytrzeć szybciutko. Nie no, prowadzenie tej pasty to jest
I nawet tak mocno nie śmierdzi. Wujeczka, mam wrażenie, że tamta chyba mi się trochę lepiej prowadziła, ale to chyba. Bardzo podobne, chociaż ja wiem, bardzo podobne paski. Naprawdę. Rozrobienie tego panelu to będzie szybciutka sprawa. Bardzo szybciutka. Z tymi pastami. Słuchaj, no i już, zobacz. No. Naprawdę, czuję, że tymi pastami robota to będzie piękna sprawa. Przecież ten panel to ograne szybciutko. Pomyśl sobie teraz, pamiętasz? Evocara? Kurde, no po prostu nie zapomnę tej pasty. Dawno żadna pasta mnie tak nie wkurzyła. Szukałem dobrych stron, ale mi się nie udało znaleźć. Chłodniuteńki panel. I to jest to! Ha! Pierwsze, co robimy. Już ci mówię, co. Na takie rzeczy mam przygotowaną właśnie tak zwaną brudną mikrofibrę i rozrobioną IP 50x50, pół na pół. I wlatuję od razu na plastik. Do właśnie takich historii. Tak, tutaj przeglądam z ilością, jak już nakładałem, to już widziałem, że nie jest ciekawie. I to postawimy sobie tu z tego względu, a dlatego, żeby no piękny film, dużo pasty zostało, mógłbym jeszcze popracować, ale chciałem zrobić tyle samo przejazdów właśnie, co ta była nasączona. To nie, to ją zostawiam tu i będę pracował, dobra, to weźmiemy tą. Będę pracował tutaj zdecydowanie zmywaczem silikonu, bo temperatury, no tak, to zbieranie tej pasty, widzę, że tak, stawia opór jeszcze większy niż tamta. Ta pasta, naprawdę. Ta pasta stawia jeszcze, o, taki jest opór. Nie ma tutaj takiego komfortu. Myślę, że jeszcze bardziej niż tamta. Nie wiem, czemu one się różnią, ale tutaj ewidentnie czuję, że ta stawia mi opór. I czy łatwo ją zebrać? Nie. Cały czas gdzieś mi się tam marzę. Zaraz wezmę latareczkę i ci powiem. O, tak, tutaj na przykład. No. Nie ma komfortu zbierania tej pasty. Niestety. Odwrócę mikrofibrę. O, i dopóki nie ma oporu, dopóki jest opór, to znaczy, że pasta jeszcze jest na panelu. Teraz już odpuściło i pasty nie ma. Wymywanie. Zdecydowanie fajniej mi się wymywała tamta. Sprawdźmy teraz, jak to będzie z płynem, a tak naprawdę z zmywaczem silikonu. Ok. Ok. Raz. Płynnie i elegancko. Widzę, że muszę dolać. Ok. Ach, ten zmywacz to odparowuje pięknie. Ok. Dobra. Teraz tak. Czy ja muszę coś dmuchać? O. Już, co ja widzę pod lampami? Teraz będziemy mieć porównanie, jeżeli chodzi o hologramy. Sobie najpierw sprawdzę. Wiesz co, pozwolę sobie wyłączyć lampy. Ok. I rzucić tutaj tę do góry i powiem ci na dzień dobry, co ja widzę. Tak, tutaj jest ten hologram. Taki naprawdę mega do przyjęcia. To finish to będzie, można powiedzieć, proforma. Tak. I tu jedziemy. I tu tak, jest taki potężniejszy. Ale wycięcie rys. Zaraz ci powiem. Tak, tu mamy potężniejszy ten hologram, z tego co widzę. I wjeżdżamy tu. Tak, tu jest zdecydowanie łagodniejszy ten hologram. Mnie bardziej na chwilę obecną podoba się ta pasta. Ta dwójeczka. I tu.
Tak, tu jest mega. O, tu jest grubo. No, tutaj to jest konkretne cięcie. I tu już widzę, że zaczęło mi pokazywać, tak, od futra już, no jest agresywna ta pasta, nie ma tematu. Jest jedno kółeczko od futra, jakby, tak jakby po korekcie. O, tu właśnie. No, dobra. Słuchaj, dobra, włączam światło. Albo nie, będę chciał ci to pokazać w GoPro. W końcu sobie usiądę. Słuchaj, teraz tak. Mam nadzieję, że to było widać w GoPro. Zdecydowanie tu jest większy hologram, zdecydowanie jest agresywniejsza. To nie ma tematu. Moim zdaniem tak. Ta mi się fajnie prowadziła. Tej dałem trochę za dużo. Prowadzenie jest bardzo podobne. Wymywanie? Zdecydowanie ta. Ta stawia opór. Zebranie, znaczy ja przegiąłem z ilością. Teraz postaram się zrobić całe cięcie na tych elementach i po zabawie takie swoje trzy grosze wrzucę na temat tych past tnących. No, wiele tutaj wiadomo nie popracuję, tyle co mam w saszetkach. Ale wstępnie ta dwójeczka. Wstępnie ta, która to była, która... Ta. Ta 2000 Ultimate. Ultimate. Także no fajnie. Tutaj jest zajebiście. No po prostu pasta szwagra można powiedzieć. Naprawdę. Rewelacja. Coś pięknego. Ta mega... Cięcie, naprawdę, cięcie jest fantastyczne. Teraz słuchaj, ja zrobię cały panel, wrzucę to w przyspieszeniu i będziemy się widzieć przy finiszu. Oklej. Światełko na mnie świeci, trochę mnie razi, dlatego jestem taki żółty. No niech będzie. Teraz tak, co do past. Trójeczki mi jeszcze 3000. Nie, to jest Ultra Cut. O, a tam to było Ultimate. Widzisz, ta różnica. Nie czytałem o pastach. W ogóle stwierdziłem, bez sensu. Po co? Po co mam sobie głowę nakręcać? To, co wyczuję, to, co u mnie wyjdzie na tym lakierze z tymi kombinacjami, tak to przedstawię. I teraz tak, jeżeli chodzi o pastę Ultra Cut 3000, bardzo agresywna, naprawdę bardzo agresywna i pyli.
Jeżeli chodzi o 2000 Ultimate Cut, tutaj cięcie bym powiedział, kurczę, wolę tę Ultimate niż tę Ultra. Z tego względu, że cięcie jest na wysokim poziomie i fajne wykończenie. Troszeczkę, ja tak porównywałem do szwagra, no nie, troszeczkę inna bajka i też pyli. Też pyli. Co fajne, sprawdziłem też, trójkę sobie odpuściłem, bo 3000 tę Ultra Cut, z tego względu, że dla mnie to jest pasta, która na naprawdę już gruzy. Takie totalne szczurzyska, gdzie potrzebujesz naprawdę moc cięcia. Przy futrze będzie pylić. Staraj się tej pasty nie dać za dużo, ale też nie wypracowywać do końca, bo będziesz miał, tak jak ja tutaj, pył. Co mi się podoba, że pasta tak naprawdę można nią długo pracować. Niby nie zawiera silikonu, ale naprawdę jest taka tłuściutka, takie masełko, tak jak lubię. I widać idealnie, jak ten film się kładzie, naprawdę fajnie. Ale tutaj ta pasta robi robotę mega. Sprawdziłem też na żółtym ADBL-u, sprawdziłem na Pruwallu, dlatego żeby mieć punkt odniesienia co do pasty. I teraz tak, na tym futrze brzytwa, na tym futerku wiadomo, siła cięcia do wykończenia rewelacja. 3000 na tym futrze już zostawia bałagan, już kuliste rysy, czyli takie można powiedzieć za agresywna kombinacja, ewidentnie wskazywało to na moją ingerencję, czyli grube cięcie. Później sprawdziłem sobie też na tym padzie dwójeczkę na Pruwallu. Fajnie, ale też moim zdaniem za agresywnie, słuchaj. Najlepiej, no, like country to like country, no tutaj siła cięcia do wykończenia jest, no jest fenomenalna. Ale co mi się spodobało, bo po grubym cięciu tej Ultra Cut wjechałem z 2000, ten Ultimate Cut, na żółtym ADBL-u. I słuchaj, delikatny holz, taki płynny można powiedzieć, taki miękki ten holz, i wycięło mi wszystkie te średniaki, które narobiłem futrem. I gdzie, nie gdzie zostały takie wzdłużne jeszcze rysy. Tutaj mówię o tym panelu, a tutaj naprawdę było srogo. Co jest fajne, że przy użyciu pada ta pasta nie pyli. Gąbka fajnie trzyma tę pastę i też nie wykańczamy do końca, bo zacznie się pylonko. Zostawiamy taki grubszy film, ale wtedy kłania się niestety cięższe wymywanie. Ja na początku mówiłem, że ta pasta się paskudnie wymywa, z tego względu, że dałem jej za dużo, słuchaj. I one się podobnie wymywają. Jak zostawisz fajny filmik, taki cienki, taki prawie, że wypracujesz ją prawie, że do końca, jest fajnie, fajna do wymycia. Jeżeli zostawisz jej więcej, niestety zbieranie nie jest przyjemne, ale wymywanie płynem inspekcyjnym już idzie naprawdę bardzo fajnie. Czy pasty są fajne? Patrząc na to, że szwagra pasta nie pyli, no to wybrałbym Swaga. No na chwilę obecną cięcie jest tutaj mistrzostwem. Jeżeli chodzi o te pasty, fajne, naprawdę fajne. Kwestia tylko dopasowania pada i czuję, że one na padach też mogą zrobić mega robotę, bo one są fajne takie właśnie masełkowe. Ja takie pasty lubię, widzisz jak się układa, nie chlapie, rewelacja. Raczej ogólnie fajnie. Ja osobiście jakbym się miał skupić, skupiłbym się na tej 2000 Ultimate Cut. Naprawdę tutaj jest gruby potencjał, gruby, naprawdę gruby potencjał. Ta też oczywiście, ale tutaj to już mega cięcie, tu już jest kosmosik. No dobra, słuchaj, zakładam GoPro i został nam finish, gdzie napisane mam tutaj, słuchaj, gdzie mam napisane? No gdzie? A tu, na saszetce, że pasta, że pasta ma cięcie dwójeczka w porównaniu do tamtych, gdzie tam było 12 i 12 plus. Więc tutaj dwójeczka, zobaczymy jaki połysk. No sam jestem ciekawy, jak będzie, kurczę, z tym finiszem. Wezmę standardowo rotacja i ten finiszowy pad, jak przy Evocar finiszu, i Royal Pads. Tak, Royal Pads niebieskie. One są fajne, mięciutkie, na finisz naprawdę są rewelacyjne. No dobra, idę po GoPro.
13 minut. Tyle karta, na tyle karta pozwoli mi nagrać. Jeżeli usłyszę, że się wyłączyło, no to przeskoczę na drugą kartę. Słuchaj, dopiero sobie przyciąłem właśnie i będę chciał rozprowadzić, więc tutaj wiadomo, jak jest z finiszem. Ale ładnie pachnie. I taki ma fioletowy kolor jak... No właśnie. Jak pasta finiszowa. Mam delikatny taki fajny kolorek. Postaram się ją rozprowadzić. Galaretka. Troszeczkę się różni od tamtych. Tamte były bardziej maślane takie. Ta jest taka bardziej galaretkowa. Taki, kurczę, kisielek trochę. Wbijasz, dziadzia. Ale fantastycznie pachnie. Cynam? O, jak zajebiście! Ojeju! Słuchaj! O! Kurde! Nie nawącham się jej. Co mi to przypomina? Ale obłędnie. Słuchaj. Najlepiej pachnąca pasta finiszowa chyba, jaką miałem. Pozwól, że powącham trochę. Ale zajebiście. Naprawdę fantastyczny zapach. O kurde, mam nadzieję, że też fantastycznie będzie dawała radę, jeżeli chodzi o hologramy i wykończenie. Dobra. Mało komfortowo jest, słuchaj, jak masz taką, kurde, akcję, jak ja teraz z tych saszetek. No ale nic. Człowiek nie jest taki, żeby sobie nie ogarnął. Trochę tak... No zobacz, ona jest taka galaretkowa. Całkiem inna niż tamte. Mam nadzieję, że to widzisz dobrze. No. Ale zapach. Ojej. Ojej. Dobra. Wezmę sobie tą moją mikrofibrę. Brudasa. Okej. Okay. Teraz tak. Gdzie ja ci to pokażę? Najpierw muszę wziąć latareczkę i zobaczyć, gdzie mam najtłustsze hologramy. Tak, tu jest nieładnie. O, tu. Wow, wow, wow. No, tu jest grubo. To jest to cięcie właśnie tą 3000. Tu jest gruby holes. No, to zobaczymy. Dobra. Tu jest miękki. Tu jest gruby. Będę chciał ten kawałek tutaj wyciąć. O, ale tu jest grubo. Naprawdę. No dobra, słuchaj, to co? Standardowo rotation. Nie będziemy się bawić tutaj w żadne... żadne dual action. Na to nie ma czasu. Dobra, dobra. Ale zapach tej pasty, no zajebisty. Naprawdę. Dwójeczka. Minimalny docisk. I lecimy. Jak ja ją widzę. No film elegancko się układa. W ogóle polecał tę gąbkę od Royal Patsa. Jest tania, a naprawdę jest super. I 70, i 125. Naprawdę trzymają mega poziom, jeżeli chodzi o wykończenie. Nie muszę troszeczkę docisnąć, bo ten hologram jest taki, kurczę, grubaśny po tamtej paście. Troszeczkę szybszy przejazd, troszeczkę szybsze obroty. Prowadzi się super. No i dobra, i wystarczy. I teraz znowu to samo.
2000 na dwójeczkę i lecimy. Ha! No jest miękko. Ale ona cudownie pachnie. Jest tam gdzieś zapach tej pasty. Nie no, brzytewka. Super. Ta lampa za bardzo mi świeci. O, tu powinna być. Dobra. I teraz tak. Nowa mikrofibra. Tej już podziękujemy. Duża, nowa mikrofibra. O. I z meteczką. I dlatego złapiemy tak. Teraz zobaczmy. Zbieramy te pasty. Wezmę sobie latarkę, żeby widzieć i żebyś ty widział, co jest 5. Mam nadzieję, że czasowo zdążę. Zaraz ci powiem, jeżeli chodzi o zbieranie tej pasty. Ładnie. Widzisz, jak schodzi? Tu ją jeszcze mamy. Cały czas jedna strona mikrofibry. Zobaczmy. Fajnie. Ok, odwracam mikrofibrę. O tak. One wszystkie stawiają taki opór, jeżeli chodzi o docieranie. Są takie tępe. Czuć, że jeszcze gdzieś, czuję, gdzie siedzi. O. Dobra. Wiemy, o co chodzi. Nowa. Ale fajny zapach. Nowa mikrofibra. Świeżuteńka, przedmuchana. Zakupiona. Przez Facebooka. Fajna cena. I tutaj biorę zmywacz silikonu, dlatego, że jest, ma lepszy poślizg niż K2 Cleanet i szybciej odparowuje, bo temperatura nie pozwala mi na takie manewry. O, tak, czuję. Czuję ją, czuję. Ok. Druga strona. Ok. I teraz wzdłużnie. Raz. Dwa. I trzy. Latarenka. To leci już tu. A ta? Nie ta. Ta. Nie ta. Gdzie jest ta lata? A tu jest. Widzę, że jeszcze jest. Ok. No. Słuchaj, nie wycięło wszystkiego. Minimalny holc został. No, tego grubasa takiego totalnego, słuchaj, nie wycięło. Ha. Ale jest zdecydowanie mniejszy. Widzę delikatny hologram. Jeszcze wymyję pastę. Jeszcze raz. No, popatrzcie, takiego grubego hologramu mi nie wycięło. Albo pasta sama w sobie jest, kurczę, w miarę, bo ona mi trochę przypomina koncept. Tamta pasta też, jak lakier jest twardy, za miękki, będzie też robić hologram. Ok, jeszcze jedno wymycie. A tak się jarałem pastą, no zobacz. Ok. I już ci mówię, co jest grane. Albo na... Tak, jest. Te grubasy po tej 3000, no nie zebrało. Nie ma mowy. Okej. Dobra, słuchaj. Teraz wskoczę jeszcze tu. Tu jest po tej 2000 Ultimate. Zmieniłem kartę. Słuchaj. No nie zrobiło tego, co bym chciał. Postaram się teraz tutaj na tym pojechać z tylko na dwójeczce. Zobaczymy, co teraz wyniknie. Najpierw przeczyszczę pada, ale słuchaj, albo pasta sama w sobie jest mega grubasem. Albo jest tak delikatna i ten zestaw, to połączenie, niestety nic nie zdziała. Zobaczymy. Później wezmę pastę Evocar i zobaczymy później, jak to wyjdzie. Dobra, trzy takie grubaski. Ok. I teraz będę chciał wyciąć
Tutaj. Te hologramy. Fakt, że one się zmniejszyły, ale kurczę, nie na tyle, na ile bym chciał. Teraz zrobię inny zabieg, słuchaj. Będzie dwójeczka i mocniejszy docisk i wolniejsze przejazdy. No dobrze, słuchaj, teraz tak. Dwójeczka, czyli mamy 1000 obrotów i mocniejszy docisk. Pasty jeszcze jest mnóstwo. Czy udało się ogarnąć temat tak, jak powinno być? Zobaczymy. Zbieranie teraz pasty. Oczywiście z latarenką. Jak widać, tak naprawdę powiem ci, że prawie ją wypracowałem do końca. Szybko się kończy pasta, jest troszeczkę, ale za to, a widzisz, przedtem było za szybko. Dałem jej mniej, przedtem było za szybko, wypracowałem ją prawie do końca i teraz docieranie jest o niebo lepsze. No zobaczymy, jak z hologramami. Zrobimy tutaj wzdłużne ruchy, o, żeby nie było. Słuchaj, teraz dotarcie to jest proforma. Naprawdę. O, taśma się odkleja. Woda. Niestety temperatury są jakie są. Dobra, odwrócę sobie jeszcze. Zmniejszyłem obroty, widzisz. Zwiększyłem docisk i tak, pasta się lepiej jakby wypracowała. A wiemy, że finisz lepiej nie wypracowywać do końca. Dobra, teraz wezmę tak, K2 klinet, a później wymyję jeszcze zmywaczem silikonu. Co to za paprochy? Wyjazd z baru. O, tak. Pyk. 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 Druga strona. To była ta robiona. Ta robiona była. Tutaj zmywacz z silikonu. Dobra. A tutaj już przeciągamy tylko wzdłużnie. Inny poślizg. Okej. Dobra, ty już idziesz do kosza, bo jeździliśmy po listwie. A przy finiszu nie ma już półśrodków. Nie bawimy się w takie historie. Już ci mówię, co ja widzę. Jeszcze jest woda. Jeszcze muszę użyć jednej mikrofibry. Klinet niestety przy tej temperaturze słabo odparowuje. Słabiuteńko. Ale już taki, kurczę, jest problemik, widzisz. Z Evocarem, fakt, że inna temperatura, ale to nawet nie o to chodzi. Z Evocarem nie było takich problemów, jeżeli chodzi o finisz. Tutaj już kombinację. Wziąłem, po prostu pada, pojeździłem, pstryk, pstryk, pstryk i po holsiku. Fakt, że paście szwagra jest mniejszy hols. Tak naprawdę ten holsik to jest taka mgiełka, a tu jest znaczniejszy. Te pasty są rzeczywiście mocno tnące i moim zdaniem na padach mogą się okazać fajniejsze, bo akurat żółty ADBL mi to pokazał, że wykończenie, ten rzeczywiście holsik jest taki miękki. I już ci mówię. Tak. Zdecydowanie. Ale słuchaj. Tu w jednym... O, tu... A nie, to są
Słuchaj, rysy tutaj. Po 3000. Tej paście, tak. I po futrze. Ewidentnie widać, że to jest maszyna. Myślałem, że to hologram. No i fajnie. Słuchaj, sprawę załatwia... ta pasta nie lubi szybkich obrotów. 1000 obrotów, mocniejszy docisk i jest brzytewka. I tu rzeczywiście holsik pięknie usunęło. Teraz tak, ja sobie jeszcze pojadę tutaj, gdzie nie udało mi się usunąć po paście UltraCut 3000. 3000 UltraCut. I zobaczymy, czy to, co właśnie przed chwilą ci mówiłem, że spokojne przejazdy i mocniejszy docisk. Nieraz tak jest, bo to, wiesz, to jest kwestia kombinacji, kurczę, no kwestia lakieru, past. Możliwe, że jakbym założył inną gąbkę, byłoby też inaczej. Ale ona ma fajny zapach. Słuchaj, ja tego nie będę nagrywał. Ja sobie teraz pojadę tutaj w tym miejscu, gdzie ten hologram nie został do końca usunięty. Mam wrażenie, że też przedtem troszeczkę za mało pasty dałem, ale może właśnie tak, no jest inna. Ona jest troszeczkę inna niż te do cięcia. O, teraz dam troszeczkę więcej pasty. Okej, okay. Czyli co? Dwójeczka, czyli 1000 obrotów, mocniejszy docisk i tak 4 przejazdy. I zobaczymy, czy ten hologram, który pozostał, usunął. No dobrze, słuchaj. Jest. Wymyłem, jeszcze nie patrzyłem. Specjalnie zostawiam to tak, żeby to z tobą obejrzeć. No i tak, zdecydowanie. Co zauważyłem? Właśnie. Perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o tę pastę, tutaj i rotację, i gąbkę Royal Pads niebieską, finiszową. 1000 obrotów, mocniejszy docisk. Robisz 3, max 4 przejazdy, bo prawie, że ją wypracowujesz do końca. Ona jest troszeczkę inna niż te do cięcia. Jest taka, kurczę, może nie sucha, ale jest taka galaretkowata i ewidentnie widać, że w pewnym momencie, jak poczujesz delikatny opór, słuchaj, odpuszczasz, bo ona się szybko kończy i tutaj ona nie lubi szybkich obrotów. Perfekcyjnie. Teraz już za drugim razem to ją tak fajnie wyczułem. No zajebiście. No i to jest to właśnie, widzisz. Nie lubi szybkich obrotów, jest idealnie. No dobra, słuchaj, to co? Siadam przed... O, tu jest ogromny holc. Wow. Jo. Dobra, ja sobie zrobię cały panel. Finish, żeby mieć pewność, to, co ci przed chwilą mówiłem, się sprawdza i u mnie oczywiście. Żeby nie było później, kurczę, że wiesz, nagram wypowiedź, wskoczę na dalszą część panelu i się okaże, że jednak jest trochę inaczej. No dobra, słuchaj, ja jadę z finiszem, puszczę to w przyspieszeniu, puszczę w przyspieszeniu i widzimy się, słyszymy w sumie przed aparatem. Tak jak zauważyłeś, wyłączył się dźwięk. Niestety, kurczę, aparat też zawodzi. Jeżeli chodzi o finish, kurczę, nie do końca czuję tę pasę. Tak jak widzisz, stoi moja ulubiona P40. Próbowałem też, pokazałem zielonego ADBL-a, próbowałem też na Evocar finish i zdecydowanie lepiej to zrobił. Jeżeli chodzi o pasty tnące, tutaj zdania nie zmieniam. Robią taki troszeczkę grubszy hologram.
Tutaj cały czas teraz mówię o tej paście 2000 Ultimate. No i ona jest bardzo fajna. A nie, przepraszam, tutaj jest teraz ta finiszowa. No jest dziwna, jest nietypowa. Nie potrafiłem się dostosować. Ona ma dziwną konsystencję, szybko się kończy i tak na... Zostałbym jednak przy tej prędkości i przy tym docisku, o którym mówiłem. Jej trzeba dać dużo. Dla mnie, kurczę, no jako finisz jest... Tak jakby można powiedzieć, za sucha, za szybko się kończy. O, teraz pokazałem znowu Adebola, czyli pewnie podkreśliłem tutaj sprawę Evocara. Sprawę, jeżeli chodzi o ten hologram, który zostawiły te pasty, bo tak jak mówiłem, on jest taki grubszy niż hologram na paście szwagra. I P40, tu też podkreśliłem w tej wypowiedzi, że P40 zdecydowanie ona jest fajna, raczej nie każdy ją lubi. Nie każdy ją lubi, ona... ma fajne zachowanie, fajne, tak wypośrodkowana jest zachowanie, fajnie jest wypośrodkowana pomiędzy totalnym takim finiszem, a polishingiem. O właśnie, i tutaj sprawdził się czarny nat i właśnie ta P40, no to jest idealnie i do tego ta pasta zdecydowała, ona ma fenomenalny połysk, dała zdecydowanie fajniejszy połysk niż ta pasta Polytop. Kurczę, no nie bardzo, jakoś nie mogę się przekonać, raczej nie, teraz to już się raczej nie przekonam, bo wykorzystałem maksymalnie tę pastę finiszową i tak naprawdę no nie moja bajka. Na Dual Action nie próbowałem, kurczę, zabrakło już towaru. No tutaj mówię o P40 właśnie, że cymuś, no ta pasta jest naprawdę fenomenalna, tyle że z tym, że na rotacji. Właśnie, na rotacji, ona na Dual Action... No kurczę, kiedyś dzwoniła do mnie osoba, bo kupiła tę pastę i właśnie pracowała na Dual Action i mówi, że dziwnie, bo nie może jej wypracować, jakoś tak mówi, jakaś taka tempa i od razu stwierdziłem, że na pewno potrzebujesz do tego rotacji. Założył na rotację ta sama gąbka, co na Dual Action i oszalał. Mówi, że dawno takiego finiszu z takim połyskiem. Kurczę, no właśnie. Z tym, że ta pasta na bardzo miękkich lakierach potrafi zostawić delikatny hejs i tutaj trzeba właśnie z tą pastą delikatnie, bardzo powolne przejazdy. Teraz tak, podsumowując te pasty, kurczę, bo tak rozkręciłem się na P40, tak jak mówiłem, kurczę, no ten Ultra Cut to jest na totalne grubasy i moim zdaniem lepiej będzie się prowadzić na gąbkach. O, teraz się film zaciął w ogóle, kurczę, dziwnie. No bo na bieżąco właśnie patrzę na ten filmik, na którym coś tam staram się powiedzieć. 3000, kurczę, na totalne grubasy. 2000 jest fenomenalna, z tym, że na miękkich lakierach może zostawiać naprawdę konkretny bałagan. Tutaj bardziej bym uderzył z tymi pastami. Jeżeli już mamy miękki lakier, to na gąbkach polishingowych, one-stepowych na żółtym Adebelu zrobiło mega robotę, naprawdę, super. Ten holz był taki właśnie miękki i wycięło te średnie rysy, więc jak dobierzesz dobrą gąbkę cuttingową, będzie rewelacyjnie. Na futrze, na twardym lakierze będzie petardziocha. Jeżeli chodzi o finisz, dla mnie ten finisz to jest takie muśnięcie, czyli jak już naprawdę wyprowadziłeś, o, właśnie się żegnam, jak już wyprowadziłeś na maksa lakier, czyli powiedzmy robiłeś cięcie, grube cięcie tą pastą, później wskoczyłeś z jakimś polishingiem i na koniec, jak ten naprawdę, można powiedzieć, że ten hologram jest taki bardzo, ale to bardzo delikatny, wtedy wjeżdżasz właśnie z tą finiszową Polytopa i wtedy być może będzie idealnie, bo ja osobiście nie potrafiłem usunąć do końca tych większych hologramów. Ta pasta mi na to nie pozwoliła. Możliwe, że jakbym wziął może pada troszeczkę twardszego, może polishingowego, kurczę, lub Snake'a, o właśnie, kurczę, nie pomyślałem z Nata, on jest bardzo fajny, on jest taki, kurczę, między polishingiem a finiszem. No ale zabrakło mi niestety, kurczę, pasty, więc no, tak sprawa wygląda. No dobra, słuchaj, niestety wybacz, że w ten sposób do ciebie, kurczę, mówię, ale no, złośliwość rzeczy martwych, kurczę. Jak nie GoPro,
to aparat. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!